Teraz jesteśmy w klubie naszego domu PZKO, gdzie też była wora. De facto w całej dolnej części PZKO było tak około 35-40 cm wody, gdzie jest również znać, szczególnie na tych ścianach. Niektóre będzie trzeba tylko pomalować, ale w niektórych innych pomieszczeniach jest bardzo widać, że normalnie tynk opada, to będzie trzeba znów nowy dać. No nie wiem, gdyby się robiła duży remont, to już myślałem o tym, bo to już jest chyba trzecia powódź za 30 lat, że chyba się to całe do tego miejsca wykalkuluje, żeby było dobrze jakoby do umywania i do wszystkiego. No zobaczymy. Teraz podaliśmy właśnie projekt, tak zobaczymy, czy coś wyjdzie. Ale jest to właśnie znać, o ile tu była woda i jeszcze jak mamy całe wygodne te ściany. No. To będziemy musieć zaczekać, zanim to obecnie, żeby to było trzeba wymalować. Bo mamy z drugiej strony jeszcze też boazerię, która trochę jakby napęczniała. Nie wiemy, czy to będzie na wymianę, ale może z tym się da żyć jakiś czas. Co dało się, to daliśmy na stoły, na przykład bar, stołki, jako krzesła. A takie meble jak tapczany i wszystko to zaniosło się na górę do sali i różne wszystkie rzeczy, co by tu nie musiały być. Możemy przyjść do sieni. Tu właśnie mieliśmy, jak zaraz zaczynała woda się przeciskać do domu PZKO, do piwnicy, to zaraźśmy wyciągli pompy. Na trzy pompy to jechało cały czas. Możeśmy uratowali parę godzin, żeby wszystko nie było pod wodą, ale potem sobie to wyrównało ten poziom wody tak, jak było na zewnątrz, niestety. I to jest tu właśnie widzieć, że to było de facto, wszystko było, wykotki zawalone. Tu było pełno bagna, żeśmy zaraz po tym, jak opadła woda, żeśmy to opryskali, żeby się wszystko bagno jakby dało precz. A teraz właśnie wczoraj tu miały nasze kobiety brygady i musiały wszystko wycierać. Dzisiaj też się wszystko jeszcze będzie meble dawać tutaj w dół i znów się musi powycierać. No nie są znów aż takie szkody, ponieważ my wszystko uratowali zanim przyszła wielka woda. Ale no, zobaczymy jeszcze, co będzie ze ścianami. To pokaże czas. Bo niektóre ściany, jak na przykład tutaj w garderobie, to już jest katastrofa. To będzie trzeba wszystko wysiekać i na nowo ten tynk wszędzie chyba dać. Potem jeszcześmy robili to, jak już wszystko opryskało, mamy jeszcze na zewnątrz taką scenę, gdzie się odbywają imprezy plenerowe, która też była pokryta bagnem, to jeszcześmy naciągnęli pompę do tych kałuży dużych, co byli, opryskiwaliśmy to też, żeby było czym najmniej roboty. Dobrze, ale ja bym chciał... Zobaczymy już we szurkę. Pójdźcie. No, Ja. Jak konstrukcja.